Cześć, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ja jestem Aaron Blue TV, a wy oglądacie kolejny odcinek z mojej serii Zagrajmy w LEGO i nie ma mocni na konsolę PlayStation 4. W ostatnim odcinku byliśmy na wyspie Nomanisan i walczyliśmy z omnidroidami. Dzięki, że mnie motywujesz. Na pewno nie chcesz spróbować? Nie chcę. Jestem mrożą, a nie pakerzą. To twoja działka. Jeżeli co, nie chcesz trzymać formy? Wiem, kiedy skoczyć na siłownię, a kiedy wrzucić na luz. Dzięki za troskę. Oj, uważaj! Dobra, jak mam niby odstawić to na miejsce? To jednak nie przyszedłem tylko popatrzeć. Pomogę ci. No a teraz w sumie... Mrożon i ten Bob są na treningu. Tak... Pani nim mocno dba o formę. Czytałeś gazetę? Światło mi nadal się nie znalazł. Mam nadzieję, że nic mu nie jest. Simon to fajny gość. Pomaga bohaterom jako prawnik, ratował ludzi w superstroju i bez niego. Może bawi się w jakimś słonecznym kurorcie. Wiesz, palmy, kosy. Światłomił, którego znałem, był sumienny, a nie rozrywkowy. Dobra, jedziemy! Chcesz zobaczyć, jak podnoszę oba? No, chcę zobaczyć. Powrót na wyspę Nomanisan. No nieźle. Edna, po prostu go załataj. Proszę cię na pamiątkę. Edna. Jest szybszy! Mocniejszy! Proszę państwa! Chyba są mocny dla pana i nie ma mocnego! Nareszcie jest gotowy! Spuściłeś mu taki łomot, że musiałem go ostro przebudować. Ciężko mi to szło, ale w końcu było warto. Bo pamiętasz, chcę być taki jak pan. Buddy? Buddy! Ani żaden i nie ma boj! Jestem syndrom! Zwiastu dostatecznej! No, urwał mi się. No to przymierz się do tego, cwaniaczku. Rany! Kim jesteś? Co ty tu w ogóle robisz? Światłomił, ty żyjesz. Stary, martwiłem się o ciebie. Czekaj, czy... Czy ja cię znam? Oczywiście, że tak. To ja, bo... Pan i nie ma mocny? Pan i nie ma mocny? Tak. Tak. Pamiętam cię. Bob? Tak, Bob. Chyba nie jesteś pewien. Nic ci nie jest, Simon? Cóż. Puknęło mnie w kokosa. Może to amnezja? Musiało do tego dojść podczas jednej z licznych potyczek z bezlitosnymi robotami. Właśnie. Musimy powstrzymać gościa, który je zbudował. Kolego, co powiesz na takie zadanie dla superbohatera? Spoko. Przyda mi się nieco świeżego powietrza. No, to ja rozumiem. O tak, od razu mi lepiej, Bob. To świetnie. Chodźmy. Tak, idziemy w tę stronę. Dokładnie. No dobra. Kamuflaż incognito normalnie. Ach.
Mieszają mi się już te wszystkie tory. Na niebo! Jutro wielki dzień. Musimy dopilnować, żeby wszystko było idealnie. Albo syndrom się wkurzy. Bohaterowie! Nie mogą narazić planu na szpalę. Światłomił, bierzemy się do roboty. Myślę, że zanim zaczniemy pracować, musimy zająć się bieżącym zagrożeniem. Tak, dobry pomysł. Dobra. To mamy chyba komputer. Kiedy byłeś tu po raz ostatni, użyłeś tego panelu, żeby dostać się do bazy? Przypomniało ci się coś? Nie posiadam kwalifikacji do obsługi tego systemu, ale umiem obsłużyć elektryczną szczoteczkę. Tutaj jeszcze coś jest. Co my tu mamy? No widzicie. Tutaj coś jeszcze było pod spodem. No aż powiem wam, że sobie chyba obejrzę pierwszą część i nie mam mocnych, żeby sobie przypomnieć. Pamiętam jeszcze to na kasecie wyglądałem VHS. 14 lat temu ten film wyszedł. Pierwszy raz go oglądałem chyba jak miałem 7 lat. No i oczywiście muszę też drugą część obejrzeć. Koniecznie. Nie wiem, czy już jest w kinach, czy nie. Zobaczymy. Każda kapsuła ma inny kolor. Wygląda na to, że trzeba je poprzestawiać. Tak, już mi się to wszystko przypomina. Nie, czekajcie, czekajcie, nie, inaczej muszę to zrobić. Nie o to chodziło. Dobra, teraz dajemy niebieską tu. No i proszę, zaczynamy robić postępy. Świetnie, Światłomile. Jako, że nie możemy przenikać przez metal, muszę to otworzyć. Tamten gość do nas pomachał. Odsuń się. Włączam swój potężny i wyjątkowo gorący laser. Rób swoje, Światłomile, tylko po cichu. Udało się! Drzwi i oporne kokosy nie są żadnym wyzwaniem dla mojego lasera. Rami, ciszej! Nie chcemy dać się zauważyć. Co? Bohaterowie? Radzi! Albo syndrom weźmie się za nas! Jeszcze jakiś poduszkowiec czy coś. Zaraz zobaczymy. Dziękuję za wasz wkład w urzeczywistnienie planu syndroma.
Nie możemy się zatrzymywać. Sprawdźmy, czy da się jakoś obejść te lasery. Zawsze byłem przyjacielem laserów, ale te mnie nie słuchają. Tylko czy jak rozwalić tego typa? No dobra, okej. Okay. Powiedzmy, że to będzie odpowiedź na moje pytanie. Ja zajmę się ciężarami. Tam wyżej, po prawej, jest jakiś występ. Musisz tam wejść. Zawsze byłeś zwinny jak kot. Dasz sobie radę, Światłomił. Dobra, no to wchodzimy. Tak, muzyka i klimat to trochę się czuję, jakbym był Obi-Wanem w Gwieździe Śmierci i próbował wyłączyć lasery. Bardzo się bałem na tym wąskim występie. Idziemy w dobrym kierunku. No i akcja. Nie możemy sobie pozwolić na opóźnienia. Bradzi! Tylko nie wyłączajcie tych laserów! Robimy sobie później na nich grilla. No i to się nazywa superatak. Wyłączyć te zdradzieckie lasery. Dobra, to zaraz je wyłączymy. Ale zanim... A, w sumie dobra. Tam już nic nie ma. Dobra robota, Światłomile. Jesteś władcą laserów. Wracaj już na dół. Nie kontroluję wszystkich laserów, tylko ten w mojej głowie. To miejsce jest ogromne. Pozwól, że ci pomogę. A powiem wam, że dubbing nie jest zły. Nie wiem, czy taki sam dubbing był też. Niech się pan przerzuci, panie, i nie ma mocny. Musimy działać szybko. Albo mógłbyś zbudować mi tu jakąś kładkę. Dzięki, Światłomił. Co tu się dzieje? Co zamierza Syndrom? Kiedy przeczytałem jego plan na komputerze, nie mogłem uwierzyć swoim laserowym oczom. Widziałeś plan Syndroma? Pamiętasz, co w nim było? Chodziło mu o kokosy, tak mi się wydaje. Tak szczerze, a szczery nie jestem, bo jestem Simon. Nie wiem. Było blisko. Nieważne, stary. Właśnie możecie mi napisać w komentarzach, bo nie jestem pewien. Czy ten dubbing w grze to jest ten sam dubbing, co z filmu z, no wiecie, tego 14 lat temu. Bo strasznie mnie to ciekawi, czy to jest ten sam dubbing. Siana lawy? To jest niesamowite. Nie, panie, i nie ma mocny. To pan jest niesamowity. A to jest dzieło tego złoczyńcy Syndroma. No, to jest Simon, którego pamiętam. Byłeś wcześniej? Na pewno tędy przechodziłem. Ale nie wiem, jak udało mi się przedostać dalej. No dobra, wymyślmy sposób, żeby przekroczyć tę lawę, nie zamieniając się w pochodnie. To najpierw się tutaj rozejrzyjmy dokładnie. Czy ktoś chce z śladem ratownika? Może zameldować się przy zbiorniku z laserowymi reginami. Gdzie
Dziękuję. O, to wygląda obiecująco. O tak, teraz mamy jak działa. Dzięki światłowi. Ogromny lowo. Jego ego jest niemal tak wielkie, jak jego plus. Dobra, mamy jeden klocek. Póki co. Litera S. Nie będzie nagrody za odgadnięcie, co oznacza. S jak Stefan. A może Sardella? Syndrom. Kto? Cóż, to wszystko jest chyba bardzo ważne. Pora to popsuć. Okej, zbudujmy tutaj jeszcze ten jeden... W sumie nie wiem, co to jest. Jakieś lampki z plazmy? Wydaje mi się, że widzę coś na górze. No i dobra, mamy mini zestaw. O dobra, i ostatni jest tutaj. Musimy wrzucić światłomiła tam na górę. Postaraj się nie zwalić tego żyrandola, dobra? Cóż, w końcu jesteśmy w jadalni. Pora wezwać obsługę. Ale tort. Mamy to, czego potrzebujemy. Pora coś zbudować, żeby przedostać się przez lawę. A wiecie, wolałem sprawdzić, bo jeszcze by nam mini zestaw przywiózł czy coś. Okej, no i mamy już pasek superbohatera. Najlepiej się go właśnie wbija poprzez te budowle. Najszybciej. To powinno rozwiązać nasz mały problem z lawą. To w ogóle nie wygląda podejrzanie. Dobra, przeszliśmy. Centrum sterowania. Tak, musimy dostać się do tamtego komputera. Dobra, światłomił. Zaufam ci. To na pewno steruje jakąś ruchomą kładką. Chyba nie wszystkie działają. To niebezpieczne miejsce, panie i nie ma mocy. Musimy być ostrożni. Tak, syndrom kombinuje coś dużego. Czuję to. Naszym obowiązkiem jest dowiedzieć się, co to będzie. A czy jak to rozwalimy, to ten most się... Aha. Okej. Okay. Nieważne. Wiecie co, jeszcze zobaczmy, co jest na prawo. Ram.
Ktoś zadał sobie dużo trudu, by zabezpieczyć ten komputer. To największe drzewo, jakie w życiu widziałem. Panie i nie ma mocy. Musimy na nie wejść. Może potem zobaczymy, co jest po lewej. Dobra, to wchodzimy na górę. To zaczyna wyglądać jakoś znajomo. Ja i to drzewo stajemy się jednością. Dobra robota. Chodźmy dalej. Drzewo, nie opieraj się! Nie zrobię ci krzywdy! Zachowaj swoje obronne soki na prawdziwe zagrożenia! Drzewo, nie! Dziękuję ci, drzewo, za zapewnienie nam wygodnego środka transportu. Mamy tu więcej dział. Uważaj, już prawie jesteśmy na szczycie. Dobra, teraz niech do nas Światłomił dołączy. Będziemy mogli pójść dalej. Drzewo, obawiam się, że musimy dokonać na tobie zabiegu. Przekonajmy się, co to za panel sterujący. Gdzie jest ten Światłomił? Aha, dobra. No to musimy jeszcze raz tam wskoczyć. Ale zanim tam wejdziemy... A pani nie ma mocny gdzie. Dobra. Ja tam coś widziałem. Czekajcie. O, tam. A nie, dobra. Tam jeszcze nie możemy wejść. To może, o, najpierw trzeba tutaj... ciągnąć. O. Gdy pokonamy to wyzwanie, drzewo wyjawi nam swoje sekrety. Światłomił to metalowa konstrukcja, a do tego wysoka na kilka pięter. To nie jest drzewo, musimy się skupić. Zaiste, wyjątkowy okaz. O kurczę. O dobra, tak to się robi. Walka. To naprawdę kiepska. Myślę, że opanowałem już arkana tej technologii. Rzucę na to okiem. O, ty też widzisz wielką rękę? Niech pan nie gada bzdur i nie ma mocy. To jakieś urządzenie techniczne, które pozwala manipulować tą płatką. Tak, jasne, oczywiście. A no właśnie. I teraz możemy iść dalej.
się nam coś nie pykło. O, no i teraz już działa. Czy to pan i nie ma mocy? Tak, światłomił! Nie uruchamiaj alarmu! Poradzimy sobie z dwoma emerytami. Kogo nazywasz emerytem? Nie możemy znów dać się zauważyć. Trzymaj się za tymi skrzyniami, żeby nas nie widzieli. Dobry pomysł. Przyjęło się przecież, że ludzie zazwyczaj nie widzą przez nieprzezroczyste ciała stałe. He? Co? Po prostu bądź cicho i nie wychylaj się. Światłomił? Spróbuję cię tam podsadzić. Przepraszam panowie, ale nie widzicie mnie. Zgadamy się. Teraz popchnijmy ten klocek na dół. Problem z głowy. Nadal nie widać panelu sterowania. Chyba będziemy musieli jakoś przedostać się dalej. Gdyby te działa nie były aktywne, dałoby się skakać po nich jak po gałęziach. A ten światłomił ma coś z tym drzewem. Jakąś fazę. Dzięki, światłomile. Już idę. No i dobra, teraz już możemy pójść i wyłączyć ten panel sterowania. Ja się tym zajmę. Pytanie, co to teraz robi?
A, to jest chyba po prostu ten panel. Mam nadzieję, że to pomoże nam dotrzeć do głównej konsoli. No i teraz możemy już iść. Hasło to, zajmę się tym. Hasło to Kronos. Pan Parr od dawna u nas nie pracuje. Nie pracuje? To jakieś nieporozumienie. Jest w delegacji. Ja tu mam, że otrzymał wypowiedzenie 2 miesiące temu. Chodź, nie ma czasu do stracenia. Uwaga, intruz! Uwaga, intruz! Czy to jakoś pomoże? Jesteś pewna, że to działa, tak, Edna? Tak, kochana, mamy już jego współrzędne. Możesz puścić. Dobra, to by było na tyle. Jeżeli odcinek się Wam podobał, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach z gry LEGO i Nie Ma Mocni. Cześć!